brałem udział w Powstaniu Warszawskim. Nawet byłem ranny. Później byłem w partyzance, mnie wyleczyli. Co was trzymało w lesie? A ja zawsze mówię, nadzieja, wiara. Nie tylko w Boga, ale również w ludzi. Młodzież to słucha, nieraz zapraszają na godzinę, a spotkanie trwa 3-4 godziny, młodzież nie chce odejść. Cieszy nas to, że nasza walka nie poszła na marne. Jesteśmy wdzięczni całemu narodowi, wszystkim Polakom. Jestem naprawdę szczęśliwy, że na starość ktoś pomyślał o nas. Nie wolno zwątpić ani na chwilę, bo kto wątpi, ten przegrywa.